Siemam Kulciska, z tej strony Sneakermeister, to jest kanał Buta, a dzisiaj, jak widzicie, pierwszy raz jestem gdzieś na wyjściu i już bardzo dawno nie robiłem żadnego vloga, także mam nadzieję, że będziecie troszeczkę wyrozumieli, ale poruszamy się z Wrocławia do Warszawy, oczywiście na spacer, na fotoguide, na który Was zapraszałem. Będziemy robić super fotki z fotografami, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wszystko działało. Muszę poczekać tylko na pociąg, jest naprawdę mega ładna pogoda i mam nadzieję, że uda się coś sklecić fajnego z tego materiału. No i uda mi się to wrzucić na YouTube i pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda, też praca z takimi fotografami, albo jak wygląda sam spacer, ponieważ atmosfera zazwyczaj jest mega fajna i mega lightowa. Bardzo dużo fajnych ludzi można poznać, fotografów z całej Polski tak naprawdę i także influencerów, którzy wrzucają bardzo dużo rzeczy gdzieś na YouTube, na Instagrama i tak dalej. Także mam nadzieję, że uda się nakręcić fajnie ten odcinek i widzimy się już w Warszawie. Manko, jak widzicie, już jestem w Wawie, tutaj mamy ładnie Palac Kultury i jest tak mega ładna pogoda, mam nadzieję, że jutro też tak będzie, chociaż prognozy są, lekko mówiąc, słabe na sobotę. No, ale dzisiaj musimy sobie ogarnąć mieszkanko, już ze znajomymi jesteśmy umówieni, wszędzie te autobusy jeżdżą, mega się dużo dzieje, bo wszystko w końcu jakoś ruszyło do życia. No i jutro widzimy się na samym fotogajdzie, pokażę Wam co i jak to w ogóle działa, jak to wygląda, bo jutro jest open i każdy mógł przyjść, tak naprawdę każdy, kto był na grupie InstaBaxog i nawet nie był na grupie, albo ja Was zapraszam, także mógł się pojawić jutro na gajdzie, także widzimy się jutro i do zobaczonka. Siemanko, jest już ranek i w sumie zaraz będziemy zmierzać sobie powoli na spacer, ale najgorsze i najlepsze w spacerach jest to, pamiętajcie, że zawsze jest before. I zawsze jest after. I po biforze na przykład trzeba wstać na ten spacer. Także jest jakoś już koło 10 z hakiem i trzeba było się wybrać, już mam wybrane parki, które mam ze sobą. I już Wam pokazuję, jedne sobie wziąłem Vision Racery, żeby zrobić fotki ich, bo jeszcze ich nie mam, a już mega długo je mam u siebie w kolekcji i cały czas gdzieś tam zwlekałem, żeby z nimi wyjść na fotki. Drugie sobie wziąłem moje Bittersiki, które ostatnio cały czas w nich chodzę i wczoraj Wam pokazywałem też, że mega mi się podobają, właśnie Dunki z Atmos i jeszcze także te butki, których jeszcze nie mam obcykanych i chciałbym właśnie to zrobić, czyli oczywiście NMD razem z Ronim Fiegiem, ponieważ no jakby nie było super parka i cały czas czekam gdzieś tam, żeby właśnie wyjść z nimi. No a to jest najlepsza opcja, nie? Żeby sobie focić je właśnie na spacerze. Także powoli się zwijamy, idę coś jeszcze zjeść i lecimy na spacer. Dotarliśmy w końcu na fotoguide i jest tutaj, proszę bardzo, pierwsza miejscowa, tam już siedzą pierwsi uczestnicy u góry. Możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo no, naprawdę jest mocno. Także już Wam tłumaczę, jak to działa. Jest tak, że po prostu jest nas na przykład 40 i dzielimy się po prostu każdy na fotografa, załóżmy po 5 osób, po 6 osób, po 7 osób, w zależności ile jest fotografów, ile uczestników. No i idziemy robić foty i już Wam pokazuję, w jaki sposób mniej więcej jak to wygląda, jak się układają ludzie do fotek i jakie mają outfity, bo naprawdę niektórzy tutaj wzięli serio super parki. Ja widzieliście, co widziałem, nie jest jakoś tam super wow mocno, ale te, które chciałem sobie obfocić, no to będą. Że tak jest, jak na kolonie. Dotarliśmy do drugiej miejscówy, trochę wieje już, ale naprawdę jest moc, ponieważ no, jesteśmy przy takich wieżowcach, że wygląda to po prostu koks. I z szerokim obiektywem spoty wychodzą naprawdę superowo, postaram się dołączyć tutaj jakieś i mam nadzieję, że zobaczycie, jakie będą efekty tych fotek, także zaczynamy. We'll be right back.
pierwsze wydarzenia. Sponsor wydarzenia. No już ostatnia miejscowa i właśnie kierujemy się już tak naprawdę na Szamę. Ostatnie miejscówce, jak widzicie, trochę bardziej chillerskie klimaty, trochę więcej jakiejś roślinności, jakichś drzewek. Możecie zobaczyć, jakie fotki można powymyślać w takich miejscach. Potem będziemy się kierować na afterek i na coś do szamania. No bo jakby nie było po 5 godzinach chodzenia, no to trzeba coś w końcu uzupełnić, płyny, uzupełnić jedzonko i zbierać się potem na zabawę wieczorem, no bo zawsze tak to się kończy. Także widzimy się potem i mam nadzieję, że Wam się podobało właśnie zobaczenie, jak wyglądają mniej więcej takie foty gdzieś tam miejskie, jak wygląda robienie takich fotek i jak współpracuje się na przykład z fotografami, no bo wiadomo, że trochę inaczej to wygląda, niż idziemy sobie ze znajomymi i każdy sobie kombinuje, gdzie by tu zrobić fotę, a oni raczej już wiedzą mniej więcej, gdzie by chcieli co zrobić i jakby to fajnie wyglądało. Także lecimy dalej. Dobra, dobrnęliśmy już do końca. Mega mało było już tych przebitek z tej ostatniej miejscówki, ponieważ nas dopadł deszcz, po prostu taka wichura, że szok. I teraz aktualnie siedzimy sobie tutaj ładnie w knajpie, którą mam za sobą i muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie to wychodziło. Powrzucam Wam wszystko. Teraz idziemy sobie na afterek i jutro wracam znowu z powrotem do Wrocławia, także wszystko Wam fajnie posklejam i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Będziesz na końcu napisów końcowych, jaką wiesz, z backstage'u po prostu.